Polska biedniejsza od Rumunii? To może za chwilę się stać. To była Rumunia 22 lata temu. A to jest Rumunia dziś. Część z Was po mojej ankiecie odnośnie bogatszej Rumunii od Polski stwierdziła, że skoro dalej tam handlują na stacjach tanimi zegarkami, a powóz z końmi jedzie autostradą, to nie ma najmniejszych szans na to, że Rumuni staną się bogatsi od Polaków. I tak faktycznie. Na ten moment, jeśli spojrzymy na PKB na mieszkańca Polski i Rumunii, to wciąż my jesteśmy bogatsi oraz względnie lepiej rozwinięci. Tylko zwróćcie uwagę na jeden fakt. Cofnijmy się o 22 lata do 2000 roku. Wówczas nasz kraj w stosunku do ziem rządzonych przez Bukareszt był 2,5 raza bogatszy. To dość duża przepaść. Tym bardziej, że my mieliśmy złapać potężny wiatr w żagle po przyłączeniu do Unii Europejskiej w 2004 roku. Rumuni dokonali tego dopiero w 2007 roku. I to jeszcze w dodatku po dziś dzień nie należą do strefy Schengen, więc na ich granicach spotkamy szlabany. All three, Bulgaria, Romania and Croatia are ready to join Schengen. And we have also, both Bulgaria and Romania has invited a fact-finding mission on a voluntary basis, where 17 member states and our agencies took part, and the Commission, of course. And this fact-finding mission was going through details in both countries, and they found that, yes, they are ready. Od tego czasu nasz dawny sąsiad, ponieważ niegdyś ze sobą graniczyliśmy, niemal nas dogonił, nie posiadając przy tym jakichś niezwykle istotnych szlaków handlowych, ani potężnych zasobów surowcowych, ani nawet dobrej lokalizacji w środku Europy. Natomiast samo państwo było zrujnowane i zaniedbane po długich rządach okrutnego dyktatora Ceausescu. Co więcej, realne bogactwo Rumunii w stosunku do cen oraz tego, na co mogą pozwolić sobie mieszkańcy tego kraju w tym roku, przegoni Polskę, ponieważ już znajduje się na równowadze. Poziomie. Rumuńskie prawo lepiej chroni mieszkańców, a rozwiązania technologiczno-podatkowe kumulują kapitał w najbardziej zamożnych częściach kraju, powoli przy tym rozkładając go także na prowincję, która faktycznie jest zaniedbana. Niemniej tym sposobem, śmiejąc się z koni na autostradzie, przekraczamy powoli granicę absurdu, w której stereotypowym myśleniem możemy za chwilę pozostać w tyle za tymi, z których przecież ułożyliśmy już naprawdę wiele żartów. Niemniej Budda pokazał realne oblicze części Rumunii, więc to też warto przytoczyć, żeby nie stawiać sprawy zero-jedynkowo. Dlatego wciąż, patrząc na te nagrania, my mamy jeszcze lepszą infrastrukturę, a nasza wieś jest stosunkowo bogatsza od tej rumuńskiej. Ale to, przy obecnym kursie naszego kraju, zmieni się w perspektywie 5 lat, więc najwyższy czas na to, żeby przestać żyć w bańce, bo rozwijać się będziemy, ale wcale nie tak, jak pozwala nam na to nasza lokalizacja oraz możliwości gospodarcze. Dlatego w dzisiejszym materiale poszedłem na przekór moim dotychczasowym tytułom o wielkich i przełomowych zmianach w Polsce, bo te, o ile faktycznie nieraz są, to osobiście wierzę, że mogłyby być znacznie większe. Zatem przeanalizuję dla Was sukces Rumunii. Dlaczego ten kraj jest najszybciej rozwijającym się państwem Unii Europejskiej? W czym na ten moment Rumuni są lepsi od nas? Oraz co przyniosą najbliższe lata? I czy jeszcze da się ten kurs Polski odwrócić? To wszystko już za chwilę. A teraz czas na lokowanie moich produktów. Mam dla Was świetną informację, ale zanim ją przekażę, chciałbym Wam podziękować za największe w historii zainteresowanie naszym sklepem w Black Friday. W jeden dzień niemal 500 z Was zdecydowało się na zakupy, co mega cieszy. I jeśli to tempo się utrzyma, to już niedługo znowu skończą nam się planszówki. Mam nadzieję, że gra umili Wam zimowe wieczory z rodziną lub ze znajomymi. Oczywiście, kto jeszcze nie odwiedził naszego sklepu, to zachęcam do zajrzenia, ponieważ czeka tam na Was m.in. nasza gra planszowa, która cieszy się dużą popularnością, czy dekoracyjne plakaty miast, które fantastycznie będą pasować do każdego wnętrza, w tym także tego biurowego. Jeśli chodzi o nowości, to są już dostępne stare mapy do kolekcjonowania lub ozdoby. Część z nich ma nawet ponad 100 lat, więc myślę, że idealnie nadadzą się na prezent, zwłaszcza z uwagi na feeling oraz opakowanie, które pozwoli Wam przyjemnie odkrywać ich treść. Możecie na ich podstawie zrobić ciekawą lekcję w szkole lub też inne analizy. Plus myślę, że fajnie kolekcjonować takie stare mapy, bo świat szybko się zmienia. Co ważne, mamy teraz też eleganckie globusy, a wiecie doskonale, że jestem ich fanem. Do tego też eleganckie, ekologiczne świece sojowe, w tym naszą autorską w kształcie ziemi o zapachu wanilii. Swoją drogą, wszystkie robimy własnoręcznie. Dziękuję wszystkim tym, którzy nam zaufali, dając subskrypcję, oglądając czy kupując coś na naszym sklepie. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe, a w 2023 szykujemy naprawdę duże projekty. Także to tyle ze wstawki, a teraz czas na materiał.
Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy 1987 roku w Rumunii po niemal całkowitym zniszczeniu relacji z USA była długo wyczekiwana wizyta Michaiła Gorbaczowa. W końcu to ZSRR było wówczas bardziej otwartą gospodarką niż to podkarpackie państwo. Choć wszyscy zapewne wiecie, że Rumunia znajdowała się pod żelazną kurtyną tak samo jak i Polska, to rumuński kondukator, czyli przywódca Nicolae Ceaușescu, wyrwał się spod nadzoru Moskwy już w latach 70. W 1968 roku niezależność Rumunii od Związku Radzieckiego znalazła swój wyraz w nieuczestniczeniu przez Rumunię w interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, a ponadto dyktator otwarcie potępił inwazję. Następnie spotykał się z zachodnimi przywódcami. Związek Radziecki obawiał się interwencji w Rumunii z uwagi na wciąż panujące tam rządy komunistyczne i możliwość wywołania ogólnego buntu, także w innych państwach bloku wschodniego. Niemniej mimo względnej otwartości w kraju panował reżim, a sam Nicolae Ceaușescu, czerpiąc wzory z Korei Północnej, nakazał obchodzenie swoich 55. urodzin jako święto państwowe. Natomiast jego psy były eskortowane przez policję, jedząc przy tym drogie importowane z Wielkiej Brytanii ciastka, czym dyktator chwalił się publicznie także w czasie przyjazdu królowej Elżbiety II. Ceaușescu chciał, żeby Rumunia była wielkim krajem, nie tylko pod względem polityki międzynarodowej, ale także pod względem swojej liczby ludności. W tamtym momencie Rumunia liczyła około 20 milionów. Ceaușescu miał nadzieję, że w relatywnie krótkim czasie uda się tą liczbę podnieść do 30 milionów. W latach 80. dyktator, można powiedzieć, że częściowo postradał zmysły, odchodząc przy tym od zachodu, wschodu i pozostawiając Rumunię samą sobie. Tym sposobem niszcząc niemal całkowicie gospodarkę kraju, który stał się najnędzniejszym miejscem w całej Europie. Daleko w tyle za perelowską Polską, także w erze kryzysu. Obalenie rządów komunistycznych w Rumunii nastąpiło w drodze przewrotu zbrojnego w 1989 roku, ale nie razem z resztą państw bloku wschodniego, ponieważ takiej inicjatywy nie było, a po kolejnym masowym mordzie w Timișoara po buncie lokalnego węgierskiego pastora. Już następnego dnia, bo 21 grudnia, Ceaușescu zrobił wielki propagandowy wiec poparcia dla jego rządów w samym centrum Bukaresztu. Ten jednak szybko przez bunt ludzi zmienił się w gigantyczny protest, który finalnie zakończył się obaleniem rządów dyktatora i skazaniem go na śmierć wraz z jego małżonką zaledwie 3 dni później. Wydarzenia roku 89 nie miały charakteru oddolnego, dlatego że w Rumunii nie funkcjonowała powszechna opozycja. Nie mogła istnieć, bo Securitate, o którym wspominaliśmy wcześniej, było wszechpotężne i było w stanie rozbijać nawet małe jednostki ewentualnej opozycji, które próbowałyby cokolwiek planować. Dlatego też rewolucja w Rumunii, jeżeli ją tak nazwać, a tutaj też toczą się dyskusje, czy nie jest to raczej po prostu rodzaj zamachu stanu, czy przewrotu wewnątrzpartyjnego, została zorganizowana właśnie przez struktury partyjne. Czyli innymi słowy, sami członkowie partii postanowili przejąć władzę od skompromitowanego dyktatora po to, żeby utrzymać się u władzy, no i to się ostatecznie też stało. I ten fakt, że rewolucja w Rumunii, że te przemiany w Rumunii lat 80. są skażone właśnie takimi wątpliwościami, dodatkowo nakładają się na te niekiedy pozytywne właśnie wspomnienia o okresie komunistycznym. Myślę, że to był dość szybki background historyczny pod to, jak źle było wówczas w Rumunii. Natomiast w tym momencie czas skupić się na ostatnich latach oraz teraźniejszości. Gospodarka Rumunii w dalszym ciągu uznawana jest za pozostającą w okresie przejściowym, od centralnie planowanej do tej rynkowej. Proces prywatyzacji w Rumunii zaczął się w 1991 roku. Obecnie w sektorze prywatnym wytwarza się blisko 75% rumuńskiego PKB. Częściowo utrzymany model produkcji centralno-państwowej pozwolił rumuńskiemu rządowi dość łatwo stymulować rynkiem poprzez wzrost wynagrodzeń w sektorze państwowym. To on napędzał podwyżki w części prywatnej i determinował wzrost gospodarczy. Od 2001 roku Rumunia odnotowuje niemal nieprzerwany solidny wzrost, wynoszący około 5% rocznie. Wzrost oparty w szczególności na rozwoju eksportu, a od 2007 roku po przystąpieniu do Unii Europejskiej wzrost pozostaje wzmocniony. Rumunia w głównym stopniu bogacenie się narodu zawdzięcza mądrej polityce podatkowej, która przyciąga inwestorów zagranicznych, ale też determinuje wzrost małego biznesu na terenie kraju. Ten jednak skupia się wokół największych metropolii kraju. Prowincja pozostaje biedna z uwagi na brak dobrej infrastruktury. Mimo że Rumunia odnotowała w ciągu ostatnich 10 lat najszybszy wzrost w całej Unii Europejskiej, to władza zaprzepaściła środki na rozwój strukturalny, mówiąc przede wszystkim o drogach, które w przypadku Polski stanowią jeden z kluczowych elementów rozwoju. Stan infrastruktury jest fatalny.
Rumunia zajmuje 102 miejsce na 137 krajów pod względem jakości infrastruktury transportowej ujętych w badaniu World Economic Forum. Co więcej, tylko 28% mieszkańców jest po studiach. To najniższy wynik w Unii Europejskiej, a to skutecznie uniemożliwia przekucie wzrostu w realny majątek. Chociaż to wcale aż tak nie odstaje. W końcu przeciętne nagromadzenie majątku na mieszkańca jest tam tylko o 10 tysięcy dolarów mniejsze niż w Polsce. Nie ma też dużych nierówności majątkowych. To kraj o jednym z najniższych wskaźników dysproporcji Giniego. Głównym czynnikiem opóźniającym rozwój Rumunii w ostatnich latach była korupcja, która dziś została mocno zredukowana, wyprzedzając przy tym już na przykład Węgry. Do zrobienia jest jeszcze wiele, ale eksperci z Banku Światowego, ale też inni ekonomiści mówią spójnie, że najbliższe lata mogą okazać się w tym kraju kluczowe, przez co wizerunek tego państwa mocno się zmieni. Rumunia has changed significantly in the last three decades from all points of view. Today, as a result of a consistent path and a real attachment to Euro-Atlantic values, Romania is a credible member country in the European Union and NATO. We benefit from a consolidated democracy and a functional market economy, and during challenging times, we have demonstrated. To, co teraz widzicie, to mapa poszczególnych rumuńskich regionów razem z ich danymi gospodarczymi, mówiąc konkretnie PKB per capita. Jeśli porównamy to z PKB na mieszkańca polskich województw, to okaże się, że na przykład region Kluż jest biedniejszy od jednych z najbogatszych w Polsce Wielkopolski i Dolnego Śląska o zaledwie 2000 dolarów, a na podobnym poziomie jest też Temesz, Braszów czy Konstanca. Przy czym tak wygląda Timișoara. Miasta eleganckie, zadbane i przypominające trochę te holenderskie. To natomiast klimatyczny górski Braszów, a to turystyczna Konstanca, też jeden z największych portów w regionie, dość mocno doinwestowany przez Chiny. Część ukraińskich towarów przez wojnę wysyłane jest właśnie z tego kierunku. Kluina Poka natomiast nazywane jest Doliną Krzemową Rumunii z uwagi na ulgi dla biznesu IT. Miasto samo w sobie to też bardzo atrakcyjny kierunek dla turystów. W 2017 roku władze w Rumunii zdecydowały się też na bardzo odważny krok pod względem podatkowym. To wówczas obniżono podatek VAT do jednych z najniższych wartości w całej Unii Europejskiej. Aktualnie to tylko 19%. Jak się okazało, był to zabieg lepszy niż 500+, ponieważ to napędziło sprzedaż detaliczną mocniej niż w Polsce, co zresztą pokazały badania w latach 2017-2019. Stawka podatku dochodowego w Rumunii jest też niższa i wynosi stałe 16% zarówno dla firm, jak i ludzi na etatach. Plus są jeszcze do tego specjalne ulgi, kiedy w Polsce to 19% podatku w przypadku najpopularniejszego JDG czy spółki z o.o. plus 4,9 lub 9% składki zdrowotnej wprowadzone na początku 2022 roku. Swoją drogą świetna jest ta nowa składka zdrowotna, skoro po dziś dzień nawet jak sam chcę iść do lekarza specjalisty, to muszę czekać czasem nawet ponad pół roku na termin. Także brawo. No cóż, NFZ zbyt nie pomaga, a płacić więcej trzeba. Zwykli pracownicy na etatach też stawki mają od 17 do 32% plus ZUS-y, które od przyszłego roku też będą wyższe. Zatem no, życzę naszej wciąż rozwijającej się gospodarce szczęścia, przy tym ciągle rosnącym opodatkowaniu. Rumunia po globalnym kryzysie finansowym 2007-2008 doświadczyła skokowego wzrostu rentowności, właśnie takiego jak obecnie obserwowany jest w Polsce. I mimo że relacja długu do PKB w tym kraju wynosiła zaledwie 30%, to utracił on płynność. W efekcie, podobnie jak Grecja, był zmuszony o zwrócenie się o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. Zabrakło wtedy pieniędzy na wynagrodzenia i emerytury, a oprócz pomocy międzynarodowej Rumunia była zmuszona do emitowania długu w walutach zagranicznych. Dlatego przyszły rok może być w Polsce nadzwyczaj interesujący, tym bardziej z uwagi na rosnący u nas kryzys zadłużenia. Rumunia teraz lekko podniosła podatki, jednak wciąż jest to jedna z najlepszych destynacji podatkowych, co powoduje akumulację zagranicznych inwestycji. W rankingu TMF Group, czyli opłacalności otwierania nowych biznesów, Rumunia bije nas na głowę. Co zresztą doskonale widzicie. Dlatego bez gruntownych zmian systemowych, o których mówiłem niemal w każdym filmie o możliwym rozwoju Polski, zamiast prosperity i wzrostu przez najbliższych kilka lat, będziemy zazdrośnie patrzeć, jak Rumunia nas goni. A kto wie, może i nawet przegoni. A start, co by dużo nie mówić, mieliśmy
jesteśmy ponad 2,5 razy lepszy. W naszym państwie obecnie potrzebne jest ułożenie podatków na nowo, a nie ich dokładanie oraz podnoszenie pensji minimalnej czy dosypywanie emerytom kolejnej 15, 16 czy nawet 17, bo to już przecież zaplanowane jest na przyszły rok i finalnie zamiast zakończyć się progresem, może przynieść recesję i inflację, która w końcu na chwilę wyhamowała. W ten sposób, mimo podwyżek i dosypywania, skutecznie ubożeje najniższa warstwa społeczna, a bogaci niekontrolowanie podnoszą ceny, bo przecież ci niżej mają ich więcej, więc jest skąd zabierać. Mimo że populacja Rumunii drastycznie spadła po przystąpieniu do Unii, a wielu Rumunów przebywa na emigracji zarobkowej, to zjawisko to zaczyna wyhamowywać i istnieje szansa na to, że już w przeciągu następnych 5 lat trend ten się odwróci. Rumunii Polaków znają, kojarzą z historii przede wszystkim. W rumuńskich szkołach opowiada się o okresie międzywojennym, gdzie sojusz Polski i Rumunii był bardzo bliski. Marszałek Piłsudski jest postacią doskonale znaną wśród Rumunów. Polska jest postrzegana jako kraj, który zmagał się z podobnymi problemami jak Rumunia, właśnie chociażby ze względu na Rosję. Rumunia, warto też dodać, była drugim obok Polski, czy drugą obok Polski ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow, bo tak jak nam na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow no, dokonano w zasadzie rozbioru Polski, tak Rumunii odebrano Besarabię, czyli dzisiejszą. 18 października 2022 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zwrócił się do Rady o umożliwienie Rumunii i Bułgarii przystąpienia do strefy Schengen. Komisja Europejska popiera ten ruch. Powoduje to, że Rumunia będzie jeszcze bardziej otwarta na kumulowanie biznesu z Zachodu, więc to najbliższe lata okażą się kluczowe. Romanian and Bulgarian citizens have been waiting now for 11 years to enjoy all the advantages of the free movement and to enter into the Schengen area. The Parliament has repeatedly emphasized its support for the Schengen enlargement as we do today, because it is crucial for the equality of citizens within the EU. Stronger economic cooperation, enhanced connectivity, but also better protection of the external borders is in the interest of the whole European Union and not only in the interest of these two countries. Możemy się śmiać z rumuńskich zacofanych wiosek, ale brud i niedbałość to akurat typowa cecha Romów, a już zwłaszcza w społeczeństwach wiejskich. To jest rzecz normalna, wpisana w kulturę. Swoją drogą południe Włoch też jest biedne i miejscami przypomina rumuńską wieś, ale finalnie to turystyka i miasta na północy są gwarantem bogactwa, a w Rumunii mimo wszystko wygląda to nieco podobnie. Dlatego patrzenie na ten kraj przez pryzmat prowincji, która i tak ma marginalne znaczenie dla gospodarki, jest po prostu bez sensu. A przy tym tempie wzrostu Rumunia wyprzedzi nas niemal w każdej statystyce dotyczącej bogactwa już w 2027 roku. No chyba, że jednak coś się u nas zmieni. Dlatego dajcie znać, co sami na ten temat sądzicie. A ja dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.